Karol, widzieliśmy duże emocje na ważeniu. Powiedz, jak się czujesz przed walką? Relaks czy poddenerwowanie? Nie ma kompletnie poddenerwowania. Jest bardzo pozytywne nastawienie. Jestem naładowany. Te siły witalne, które kumuluję od kilku dni, uwierzcie mi, już mi nie pozwalają myśleć logicznie. Ja już jestem gotowy do tej walki. Ja mogę nawet zaraz wyjść do tej walki. Ja zapytam, na tym treningu byłeś z synem, prawda? Chciałeś pokazać mu, gdzie pracujesz. No dobra, no i teraz co syn mówił po? No bo czasami dzieci mają różne przemyślenia, nie od razu, ale po chwili, no jakieś tam mają komentarze. Wiesz co, mój syn przyjechał do szkoły i powiedział do swoich kolegów, haha, byłem w KSW. Więc, wiecie, no dzieci tego nie rozumieją, a jakby, no, chciałem, przepraszam, dzieci tego nie do końca kumają, co chodzi, jakby, no, mówisz, okej, okay, KSW, to, tamto i tak dalej. Ja powiedziałem, ja mojemu dziecku nie włączam walk, nie pokazuję, to jeszcze nie jest ten czas, przyjdzie na to odpowiedni moment, to będzie uczestniczył w tym może bardziej aktywnie, jeżeli będzie chciał, natomiast, no, był zachwycony. Ja myślę, że dla niego to jest super pamiątka. Z mojej strony w ogóle to wyszło z bomby, pod wpływem chwili. Siedziałem z nim z tyłu, ponieważ obiecałem mu, że pójdziemy nakarmić wiewiórki do łazienek. I w ogóle to było chyba naprawdę dużo ważniejsze niż trening medialny w KSW. Ale przy okazji, że tam siedział, ja mówię, Borys, potrzymaj pas. No i on tak trzyma ten pas, tak patrzę na niego, a może chcesz z tatusiem pójść? On, no tak. No to zobaczysz, jak tatuś pracuje, gdzie pracuje i tak dalej. Także pas pasem, wejście do klatki wejściem, ale te wiewiórki na drugi dzień, uwierzcie mi, zrobiły całą robotę. On ma świadomość, że ten pas jest dla ciebie taki ważny, czy nie? Leży gdzieś na jakimś takim miejscu szczególnym? On leży niedaleko bawialni mojego syna, także on codziennie wychodząc z bawialni widzi pasy wszystkie, które tam leżą, bo tych pasów z KSW już mam tam, zgromadziłem i pucharów, i z medali z Mistrzostw Europy, z jiu-jitsu jeszcze. Także no, on zdaje sobie sprawę z tego, natomiast ja widzę, że on cały czas próbuje mnie gonić i prześcigać w każdym aspekcie, nawet w zabawie i tak dalej. No, czy gramy w szachy, to on cały czas musi wygrywać, on ma taki po prostu syndrom, że on musi wygrywać. Jak nie wygrywa, to jest źle. Czyli tak. Co, czyli za kilka lat kolejny Borys będzie dzierżył pas KSW na swoich biodrach? Wiecie co, to będzie decyzja już jego, nie? No, życzyłbym sobie tego, żeby mój syn był szczęśliwy, ja nie chcę nic na siłę mu narzucać, natomiast fajnie by było, gdyby wystartował i poszedł w ten sport, no bo startuje wtedy już z jakiegoś pułapu wiedzy, no bo ja i mój team jesteśmy w stanie mu dużo przekazać, jeżeli chodzi o wiedzę taką związaną ze sportem. Ty i kilku zawodników KSW zachęcacie do zakupu subskrypcji pay-per-view przez specjalne linki z waszym imieniem. Tak. Czy to oznacza, że jesteście inaczej rozliczani właśnie z jakiegoś udziału? Wiesz co, ja nie wiem, czy mogę o tym mówić. Wiesz, nie konsultowałem tego z Maćkiem Kawulskim ani z Martinem Lewandowskim. Czy mogę wam powiedzieć, czy mamy i ile mamy z tego? Nie, możesz. Ale nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja słuchajcie, tego nie liczę, bo tym się zajmuje księgowa moja, ale jeżeli chodzi o subskrypcję, proszę bardzo, kupujcie, wchodzicie KSW.tv/Bedorf i kupujcie u mistrza subskrypcję. Zapraszam. Agresywne stare-downy już po raz kolejny w twoim wykonaniu. Czy to jest dla ciebie taka czysta zabawa, czy jednak jakiś tam stresik też jest, jak tak wychodzisz? Wyglądam na zestresowanego? No nie, stresu nie ma. Słuchajcie, to owszem, bawię się swoją pracą, ona przynosi mi dużo radości, pozytywnych emocji. Ja bez tego sportu już żyć nie potrafię. Jeżeli nie będę uczestniczył aktywnie kiedyś w sporcie, w MMA, to będę uczestniczył jakoś chociaż tak jakby postronnie, biernie, obok tego będę starał się pomagać przede wszystkim młodym, którzy wchodzą w tą dziedzinę, żeby nie błądzili, żeby trafili w odpowiednie miejsce, gdzie mogą trenować, żeby mieli odpowiednich sponsorów, którzy ich wesprą finansowo i żeby mogli swoją karierę rozwijać, nie tak jak ja to robiłem, czyli od zera i przeszkody i wszystko, i jakieś wyrzeczenia, tylko żeby startowali już z jakiegoś pułapu i szli taką drogą, żeby to przynosiło im szczęście, forsę i wyniki. Ja mam pytanie, a co by było, gdyby twój rywal nie zrozumiał, że ty żartujesz? No co by było, byśmy mieli KSW tutaj, tu. Już teraz. Ale było widać też jakieś przyjacielskie gesty między wami. Słuchajcie, to jest, nie ma złej chwili. To jest sport. On mi nic nie zrobił, ja jemu też. Ja się cieszę, że on przyjechał, bo w wadze ciężkiej ciężko jest zdobyć przeciwnika, z którym można walczyć. To jest sport i trzeba do tego podejść sportowo. Natomiast ja nie wyjdę i nie będę się z nim przytulał i tam sobie, nie wiem, uśmieszki jakieś robił czy coś, no bo my idziemy się napierdalać.
Fernando powiedział, że nie walczyłeś jeszcze dotychczas z nikim, kto uderza tak mocno. Czy analizując jego pojedynki zauważyłeś, że rzeczywiście może uderza mocniej niż inni? Jest to, czy on uderza mocno, to się okaże jutro. Ja w życiu walczyłem z kilkoma zawodnikami, którzy wydawali się, że biją mocno, że są silni i tak dalej. Ale jak przyszło do tego starcia, to okazało się, że uwierz mi, że naprawdę mocno biją moi sparring partnerzy z klubu Ankos czy z klubu Berserkers Team. Ja przyjąłem wiele bomb od zawodników, z którymi trenuję na co dzień i uważam, że są potworami. I jeżeli na co dzień walczę z potworami, to czym jeszcze mam je zaskoczyć, jakiś kolejny potworek po drodze? A czy po pierwszych gestach, tam uściskach czułeś jakąś, nie wiem, większą siłę u niego? Ale siłę czego? Fizyczną, po prostu kiedy uścisnęliście sobie dłonie na przykład, tam nie wiem, poklepaliście się i tak dalej. No tak, ale siła woli jest chyba ważniejsza niż siła fizyczna. Będę starał się walczyć z jego psychiką, dobra. Wojta, znakomite pytania zadajesz. Walka Pudzian-Popek, tak. Twoja kategoria wagowa, czy interesuje Cię, co się tam stanie? Znaczy, to powiedziałem, bardzo bym życzył sobie, żeby było to starcie sportowe, żeby fajnie wyszło, żeby fajnie wyglądało, żeby ludzie nie byli rozczarowani. No sobie też tego życzę oczywiście, żeby dobrze zawalczyć, żeby dać dobrą walkę, żeby nic po drodze się nie przydarzyło, co może mnie wytrącić z równowagi. I tego samego życzę Popkowi i Pudzianowi. No, chcą walczyć dwóch wielkich gości, są znani, propagują nasz sport. Dla nas to jest tylko in plus, bo nasi sponsorzy też z tego są zadowoleni, także jeżeli są zadowoleni, my też. Także to się tylko rozwija, to na pewno nie robimy tutaj kroku w tył. Będziesz komuś kibicował w tej walce? Wiesz co, ja będę w szatni w tej walce. Na spokojnie obejrzę ją po całej gali. To będzie walka, która będzie przed moją, więc w tym momencie, jak oni będą walczyć, ja już będę tam w pełnej gotowości. Z każdym pojedynkiem stawka wydaje się coraz większa w Twoim przypadku i Ty tak naprawdę nie jesteś w ogóle w hotelu ze wszystkimi zawodnikami, jesteś gdzieś w osobnym apartamencie, masz swojego kucharza, czy to jest tak, że po prostu potrzebujesz się odciąć, bo po prostu jest coraz shit just got real. Coraz bardziej. No mamy takie miejsce w Krakowie, które gdzieś tam wynaleźliśmy dużo wcześniej. To jest decyzja mojego teamu i moja, to nasza wspólna. Mamy tam 170 metrów do wykorzystania powierzchni, także no jest co robić, uwierzcie mi. Jak trzeba, to i można na rowerze tam jeździć, no ale jeżdżę na rowerze stacjonarnym, co zresztą dzisiaj tam zaprezentuję. Co jeszcze? Odcinam się od tego, żeby jak najdalej być od spraw związanych z codziennością tutaj, z organizacją walki. Ja jestem tam ze swoim teamem, gadamy o wszystkim i o niczym. Gramy w karty, gramy, nie wiem, w PlayStation, Wiedźmina, w WFC, bawimy się, jest śmiesznie. Mamy super kucharza, który perfekcyjne potrawy nam przygotowuje co 3 godziny, także praktycznie cały czas jesteśmy w takim sztosie, że nawet ja się położyłem wczoraj, bo specjalnie przeciągamy ten czas spania, żeby nie spać. Kładę się spać o 1:00, w 1:30, bo walczę w nocy, więc muszę przejść na tryb nocny, ja się położyłem o 1:00. Wczoraj mówię tak, kurde, wracam do nich, no jest po prostu za wcześnie i za śmiesznie, nie? Także jest to na pewno fajny czas dla mnie i dla nich i ciekawe takie doświadczenie. Mówisz, że gracie w różne rzeczy, w co ty jesteś dobry? Słuchaj, no jestem dobry w Macao, jestem dobry w Wiedźmina, jestem dobry w WFC, raczej w bierki nie gramy. Jeszcze na koniec, wiesz co, jest taki tu jest zwyczaj, że wszyscy śpiewają utwór Popka jakiś. Prosimy. No nie mów, że nie znasz. Słuchaj, znam, ale niestety już muszę iść, bo właśnie nie. Dominik mnie woła, więc umówmy się, że już z Dominikiem idę, zaraz wracam i zarapuję tutaj jakieś dobra, super... Dobra, to umawiamy się, że jutro po walce, dobra? Nie ma problemu, pasuje. Okay. Dobra. Pozdrawiam wszystkich, dzięki. Cześć.